Cześć, witajcie, jestem Peszymiec, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o pewnej dość ciekawej, ale też niezbyt skomplikowanej grze, którą znalazłem w mojej przeglądarce internetowej. No i tradycyjnie po problemach technicznych przechodzimy do naszego nagrywania. Gra się nazywa Brofsher Quest, a to jest jej strona na Wikipedii. O niej jest tutaj bardzo skąpe informacje. Generalnie z tego co tutaj widzę, to wynika, że ta gra jest reklamówką taką, żeby pokazać co potrafi język HTML5 i że warto go używać, zostawić Flash Playera. Gra dostępna jest w przeglądarce naszej pod adresem browserquest.mozilla.org, ten który tutaj widzicie. I ja grałem już grą przed chwilą, ogarnąłem co się stało, ale zresetuję moją postać i zacznę od nowa. Łączymy się z serwerem. Mam tutaj sterowanie i generalnie to jest nasz bohater. Możemy zabijać myszy i w ogóle. Mogą nam z myszy wypaść różne przedmioty. Na przykład lepszy miecz czy zbroja. I generalnie jest napisane, że to RPG. Niekoniecznie bym się z tym zgodził, ponieważ no dialogi niby są, ale taki, no właściwie to jest to RPG, ale taki ułomny. Na razie, mogę tutaj na przykład leżeć lepszy miecz, dostałem osiągnięcia. Generalnie to chyba w tej grze chodzi o zbieranie tych osiągnięć. Pójdę sobie tutaj. O, to ja. Hi, do you know... czy wiesz, że możesz też grać w Brofsher Quest na tablecie lub urządzeniu mobilnym? To jest potęga HTML5, jak już mówiłem, że to jest taka reklamówka. Weź, spróbuj. Dobra. Skrzynka, miecz. Mam dokładnie ten sam. Idziemy gdzie indziej. Dobra, już przestanę zabijać króliki, bo bez sensu. Natomiast tutaj jest. Dobra, piękna poezja. No i teraz strażnicy. Hello there. Hello there. You don't need to see his identification. We don't need to see your identification. These aren't the droids you're looking for. You are not the player we are looking for. Move along, move along. Dobra, idziemy dalej. Nie topesz. Dobra, lepiej może ze szkieletami należy walczmy. Bo te wąsze to już jest następna kraina chyba. O, miksturka, dobrze. Ojej. Niestety. Aha, i się odradzam przy wejściu do tej krainy ze swoimi rzeczami. To nie jest źle. O, ten jest chyba jakiś lepszy. Może mi pomoże. Chyba nie. No czat, co się stało? Wywaliło mi grę. Niestety nie spełniam wymagań sprzętu. A, dobra. Całkiem sporo po tej pamięci zrobi. Aha, i się odrodziłem w wiosce i muszę iść od nowa. Dobrze. Dobra, to może pójdę teraz w prawo. W tym domku chyba jeszcze nie byłem. A, tu jest no life. Może... W tym domku nie byłem. Król. Dobra. No.
Jaskinia. O, to jest zbroja. Dobrze, idziemy dalej. Nyan. Aha. Zabić 10 królików, nie zrobiłem. Znajdź południową plażę. Zabić 10 szkieletów. Aha, czyli na razie mało zrobiłem. Dobra, zabijemy sobie tego lepszego szkieleta. Chyba zabijemy. I mam diamentowy miecz. Nie, Magic Sword. Magiczny miecz. To może też jest magiczna zbroja. Nie, chyba magiczna zbroja to odpowiednik właśnie tego miecza. Znaczy, ta moja zbroja to jest odpowiednik. A to są chyba portale, nie? Czyli teraz podrabienie do góry. I jestem tu. A tu jest skrzynka. Z diamentowym mieczem. Muszę się pośpieszyć, jak chcę tam dojść, bo mnie zaraz zatłuką. Tam jest wejście, dobre. Oni mi nie wyglądają na miłych. To otworzę skrzynkę. Plate Armor. Czyli generalnie chyba na tej planszy już nic nie dostanę. Dobra, zawalczymy sobie jeszcze z tym. Oj. Umrę jeszcze. Wow. Dobra, ale z następnym nie walczę. Mam fajnego mecha, idę dalej. Nikt nie idzie samemu w te góry. Stary, nieumarły król jest tutaj. Nikt nie wie, jak dokładnie on wygląda, bo nikt nie przeżył spotkania z nim. Nie jest za późno, żeby wrócić do domu, dziecko. Dobra. Nie wiem, czy dobrze przetłumaczyłem, nie jestem pewien. Wow. Dobra, idziemy walczyć z kulkami. Kulka mnie zabiła. A nie. Evil Eye to jest. Złe oko. Nic z nich nie drapi? Może ta zbroja taka lawowa chyba, nie? Ci są jeszcze gorsi. Z tymi walczyłem na tej pustyni. Oni byli na górce. Super. Umarłem sobie. No. Dobra. To teraz postaramy się nie walczyć z oczami. Tylko pójdziemy... A to jest kolejna kraina? Nie, chyba nie. Tylko to było takie lawowe jedno miejsce. Tam widziałem skrzynkę. Oko się ze mną rzuciło w pewnym super. Tu jest skrzynka, jak się do niej dostać. O, mam zbroję. Dobra, idziemy dalej. Albo pójdziemy do tego złego króla. Może będzie w jakiś... No, tam on będzie, mówiłem. To tam się nie da przejść? To pewnie tędy. Ok. A ci są jeszcze lepsi czy coś? No i idziemy walczyć.
Jest. Oj, karamba. Nie. Wolałbym walczyć z tamtym. No dobra. Skąd się bierze złotą zbroję? Aja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 j. Aha, emocje normalnie. No dobra, teraz będą większe emocje. LOL, ale on zadaje. Chory damage. Tylko że rzadko. Przeżyje to? Dobra, idę po poziomkę. Aha, nieźle. You feel the power of Firefox, ok. No nie jest specjalnie trudna ta walka, powiem. No. Aha, i dostałem miecz ten złoty. A w skrzynce co jest? Złota zbroja. Jestem jeszcze lepszy. Dobra, ja sobie w to chwilę pogram. A wy widzimy się za chwilę. Jak mówiłem, chwilę w to sobie grałem. Pobrałem sobie wersję na Windowsa ze tego dziwnego Windows sklep. I w niej odkryłem jeszcze jedną rzecz, bo jak widzicie, mam lepszą zbroję niż tą z tego bossa. I to chyba, z tego co patrzyłem, nie występuje w tej wersji na przeglądarkę. To jest PvP takie. I to jest w którymś z tych domków. Albo w tym, nie, tutaj był król. Hi, I'm the king. To będzie gdzieś tutaj. Może tutaj. O, tutaj. O, portal. Tam jest ciasto. Ciasto tej osiągnięcia. Tak, tutaj dokładnie. Teraz będziemy walczyć sobie przeciwko naszym przeciwnikom. Którzy są gdzieś na tej planszy. Ten, kto to będzie więcej punktów, bo zabije więcej przeciwników. O, tu jest przeciwnik. Niebieski, chodź. Debil. Ta drużyna wygra i na końcu będzie mogła znaleźć przy tych trzech filarach skrzynki, w której będzie albo zbroja, albo właśnie... Ach... Albo właśnie miecz ten platynowy, bo to nie jest ten diamentowy miecz, to jest miecz platynowy. I w ten sposób możemy zbierać sobie poziomy. Najwyższy to jest 20, ja właśnie mam najwyższy. I jeśli chodzi o moje osiągnięcia, to... Nie mam tylko tego. A... A tu jest więcej osiągnięć, rzeczywiście. No tak, na tym Mozilla nie było tych osiągnięć, jak patrzyłem niedawno. Znaczy, na odcinku tym jeszcze. Więc to nie jest szczególnie emocjonująca ta walka PvP, bo jest nas mało. Ale jak kiedyś grałem, to było po kilkanaście osób na takiej planszy. I wtedy to było naprawdę ciekawe. No bo ten typ się nie będzie klepał, dopóki nie dostanie mikstury złotej albo do Firefox na nie. No, w wersji na Windows ciągle jest Firefox. Aj, 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 aj. Czemu ja nie wziąłem tej mikstury? Widzieliście to? Chodzi o to, kto pierwszego mu się skończy potionkę. I raczej nie mu, więc ucieknie. Co? Widzieliście, co się stało? Zadał mi jakiegoś dużego krytyka. Mi chyba po prostu laguje. Chyba mi tak, no, po prostu laguje.
Bo napisało mi tutaj, że zabiłem innego Przegraliśmy, no dobra. Gra jest całkiem ciekawa. Można w nią grać tak pół godziny, ale potem już generalnie nie. NPC-ów jest bardzo mało. Gdyby była bardziej zaktualizowana, to można, byłaby ciekawa, ale pamiętacie, co mówi Wikipedia o niej, że to jest reklamówka HTML5 i myślę, że taką łatkę trzeba jej po godzinnej grze przypisać. A w tym odcinku to byłoby już na tyle. Jeśli się Wam spodobało, to nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanał, zachęcam do komentowania, proście o tematy następnych odcinków, bo ja szczerze mówiąc nie mam specjalnie weny twórczej. Ten temat był tak wymyślony na szybko, bo nie miałem co robić. Do zobaczenia.